Partnerem programu jest hurtownia komputerowego sprzętu polizingowego center-trading.pl. Teraz frytki. Fabryczna 19. Ruszamy. Kasia, już czy nie? Bo no ja nie wiem. No mogę zaczynać, proszę. Tak? No. Boże, ty ładnie wyglądasz. A ja, jak ja? Dobrze? Jak tutaj? Zwykle, cudownie. Nie, dobrze? Tak? Okej, okay. Dobra. Cześć, spróbuję. Może ten, ty nie musisz tak przed programem tak... Nie, bo ja jestem nieprofesjonalna. Co ty opowiadasz? No. Ja zawsze jak patrzę, jak ty wypadasz, to tak super ci idzie. Z zazdrością nawet, tak, wiesz? Dobra, poczekaj, bo na antenie już jesteśmy. Aha. Fabryczna 19, Roman Błaszczak, ja się nazywam i Katarzyna Szczepańska jest dzisiaj ze mną. Po pierwsze, wielka gwarancja, że będzie ładnie. Po drugie, będzie intelektualnie, po trzecie ze mną, za co przepraszam, pani dyrektor, jak raczy o sobie mówić, od śmieci, czyli dyrektor MG6. Dyrektor biura MG6, tak. Biura MG6. Tylko dyrektor. Cześć, biura. Kasiu! Cześć, Romku. Jak się masz? Bywało lepiej, ale to ze względu na przybytą chorobę i jeszcze z niej wychodzę, ale generalnie nie mogę narzekać. Ale, bo ja jak byłem mały, to się lubiłem w lekarza bawić. Może powiedz mi, to ja ci coś może pomogę tutaj na antenie. A, troszkę gardło nie domaga, ale spokojnie. Damy radę. Ja wiem, o co chodzi. Ja wiem. Za mało seksu. Myślisz? Oczywiście, że tak. No tak, zmieniając jakby miejsce pracy z miasta, w którym się zakochasz, miasta seksu Lubniewic, tak, na śmieci w Gorzowie, no to do wiesz? Tego nawiązuję, do tego nawiązuję, ale po kolei, bo nie wszyscy może zajarzyli, o co ci chodzi, bo ty jesteś osobą, która pracowała w Desznie, tam organizowałaś świetne imprezy, tą kiełbasę wyborczą dla Wójcickiego i aż patrz, do miasta wojewódzkiego chłop doszedł. Sulęcin w międzyczasie jeszcze tak. Potem był, Lubniewice, tak. Tam tą Aleję Miłości zrobiłaś i w ogóle i trafiłaś znowu do nas, czyli do Jacka, czyli do gmin, samorządowiec z krwi i kości, jesteś dyrektorem. Jak to było? Biura. Związku Celowego Gminy MG6. Porozmawiamy, zanim o śmieciach, bo o tym będziemy pewnie dużo rozmawiać, porozmawiajmy o tym, co to jest za twór związek MG6 i do czego on został stworzony. To tak naprawdę kilka samorządów, czyli okoliczne wokół Gorzowa i Gorzów. Sześć. Tak. Umówiły się, że pewne zadania przekażą związkowi. Sześć gmin po kolei, to... Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Bogdaniec. To mamy cztery. A, pani no, dyrektor? Nie mamy. No Gorzów oczywiście. I Santok. I Santok, no jasne, że Santok. Podpowiadają nam. Pani dyrektor, żółta kartka. Takiej rzeczy nie wiedzieć, która gmina pani płaci? Tak, oczywiście, że wiem. No, zestresowana pani trochę. Ja też przy tobie, słuchaj. No dobra, mamy sześć gmin. No i teraz... O co chodzi? No i przekazały swoje kompetencje właśnie związkowi, po to, żeby nie zajmować się zadaniem każdy w swojej własnej gminie, postanowiono, że tymi zadaniami zajmie się związek. No i właśnie między innymi dlatego my zajmujemy się gospodarką odpadami. Pani zarządza jaką grupą ludzi? Pytasz teraz o ciebie, tak, o zespół? Twój zespół, tak. Na tą chwilę mam 16 osób. Wow, naprawdę tak dużo? Tak. Ja myślałem, że ty i jeszcze jedna osoba, a to 16 osób aż tam pracuje? To no, co wy tam robicie cały dzień? Obsługujemy 160 tysięcy ludzi, więc jakby to nie jest takie proste. A gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie za zadanie podstawienie pojemnika, odebranie odpadów i odebranie... Bułka z masłem. Odebranie za to wynagrodzenia, to byłaby prosta sprawa, ale no niestety jest tak, jak jest, że Polacy albo zapominają o swoich płatnościach, albo celowo ich nie wykonują. Kasia, jaki ty masz piękny głos w ogóle, wiesz? Chory, dziękuję. Ale wiesz, taki... Jak ja bym miał taki głos, to ja bym dopiero karierę zrobił, wiesz? Kurczę, muszę o tym pomyśleć. No dobra, Kasia, ty pracujesz w MG6 od... 2 listopada. No oczywiście, że 2 listopada, przecież pamiętam. Pan dyrektor stary już nie pracuje, nie no dlatego, że już mu się nie chce, tylko dlatego, że już go nie chcieli. Tak? Dobrze mówię?
Tak. Ale on się znał, mówią, ale nie wiadomo, czy się znał, a w ogóle zostawmy starego pana dyrektora. On brzydki, pani ładna, to ja wolę u pani. Znaczy, bo każdy facet jest brzydki, nie? Bo może być przystojny, no na nie, przykład. No ty, oto, nie, absolutnie. Nie, przystojny, nie, tak. Nie, dobrze. Nie. I takiej odpowiedzi oczekiwałem. W każdym bądź razie pani dyrektor przejęła pani w trudnym momencie zarządzanie, bo ustawodawca, czyli nasz parlament, po konsekwencji dekretów unijnych w całej Polsce wprowadził obowiązek segregowania śmieci na 5 frakcji. I to ulubiony liczebnik, który teraz będzie się przewijał, to piątka, tak? No, no i nawet logo segregacja na piątkę. No, tak, no i teraz porozmawiajmy o tym. Znaczy generalnie chodzi o to, żeby do środowiska jak najmniej trafiało odpadów na składowisko. Tak, żeby jak największa liczba odpadów była w całym procesie recyklingowym. Czyli żebyśmy nie odkładali, a jednak przetwarzali odpady. Pierwsza frakcja to, i teraz redaktor Błaszczak będzie błyszczał, to szkło. Szkło. Moja ulubiona dyscyplina sportowa, no bo ja zapełniam tego szkła od cholery, no. Wiesz, no te słoiki po musztardzie. To ja nie wiem, czy jeden worek wystarczy. Oczywiście, że mało. W ogóle, dziewczyno, co ja mam z tym szkłem robić przez miesiąc? Ja muszę to trzymać, bo ja, nie, ja mieszkam w jakimś tam małym domku, tak? I teraz ja mam niestety historię tego typu, że dajesz mi jeden worek, a mi jeden worek za mało. To przyjdź do mnie, dostaniesz drugi. A co to znaczy przyjdź? A ja to... z protekcji, a nie... A jakby tak każdy chciał sobie... Każdy może do mnie przyjść. Poważnie? Do biura i obrać sobie większą liczbę worków. A jakbym na przykład napisał kartkę jakąś tam na śmietniku i napisał, poproszę więcej worków, to... To też. Każdy kierowca jest zaopatrzony w worki dodatkowe. O, tak zrobię. Dobra. I... No i teraz dobra. Uzbierały mi się 3 worki przez miesiąc, no bo ja wolę piwo pić nie z puszki, tylko z butelki. Tak. Tak? No to i tak niedużo, 3 worki tylko mi się uzbierały przez miesiąc. I gdzie ja mam te worki trzymać przez ten miesiąc? No tu ustawodawca nie powiedział, co z tym trzeba zrobić, tylko ale powiedział, ale ja mam ciebie, to trzeba, mi podpowiedz. Trzeba sobie zagospodarować miejsce. No nie wiem, może masz jakiś garaż, może masz jakąś wiatę, może masz jakiś kawałek przestrzeni w ogrodzie, gdzie mógłbyś to na jakiś czas schować. Przechować, przetrzymać. Dobra, flaszki jeszcze schowam, ale druga frakcja to papier. Mhm. No, papier. No i co? Jaki jest problem z papierem? A Romku, a ile papieru miesięcznie wytwarzasz? No, porównując do flaszek, to mniej, to, rzeczywiście. To jaką masz stertę? Taką? O nie, no co? Taką? Co? No gdzieś, no. No to cały miesiąc, to gdzie taką stertę można włożyć? Pod łóżko. O, przegenialne rozwiązanie. A jak tam kochanek leży na przykład? No to... To jeszcze, będzie miał co czytać, po prostu. To no. Lepiej. Dobra, stuka. Czyli mamy zajrzysz szkło, pod łóżko. Papier, ale muszę na chwilę do szkła wrócić. Mhm. Okazuje się, że lustro to nie szkło. Tak. Okazuje się, że zbita flaszka to też nie jest szkło. Dlaczego? No generalnie chodzi o to, że no ze zbitą flaszką to jeszcze bym tutaj polemizowała, możesz ją oddać oczywiście, jeżeli to jest czyste szkło do zielonego pojemnika, jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o lustro, to nie jest czyste szkło, zauważysz, jak jest zrobione lustro, jak jest technologia powstawania lustra, to jest poza tym też inny surowiec niż czyste szkło, a tu chodzi o to, że z czystego szkła możemy jakby w nieskończoną ilość procesów robić coś kolejnego pod warunkiem, że jest to czyste szkło. Dlatego no, pozostałe rzeczy musimy wyrzucić gdzie indziej. Zrobię przerwę, żebym zakumał, co do mnie mówisz, bo to nie są proste rzeczy, tak? Tak, to naprawdę trzeba pomyśleć. Fabryczna 19, pani dyrektor dzisiaj ze mną, wracamy za chwilę. F19 dzisiaj z Błaszczakiem na czele jest u was. Zaraz wracamy. Raz frytki. Dobra, omówiliśmy szkło, omówiliśmy papier, to teraz plastik. Tak. Plastik. I teraz dużo go mamy, tak. I plastików jest dużo. Tak. I muszę ci, Kasiu, powiedzieć, że edukacja, którą robicie w szkołach, i dobrze, że ją robicie, bo mi córka powiedziała tak: ej, tatusiu,
ale weź tam najpierw te powietrze i dopiero wtedy zakręć. Mhm. No to tak robię, rzeczywiście wtedy się więcej mieści. Tak. Plastik jest chyba nieskomplikowanym tematem, nie ma kłopotu, tak? No, ale skomplikowany na przykład może być tubka po paście. No właśnie, co ja mam z tą tubką zrobić? Gdzie ją wrzucić? No to teraz jest pytanie, czy jesteś leniwy. Jestem. Bo jeżeli jesteś leniwy, to wyrzuć ją do czarnego pojemnika i będziesz miał z głowy. Tak. A co, jeszcze byś, chcesz, że, co, może powinienem ją przeciąć? Rozciąć, umyć. Nie, no Boże święty, dziewczyno. Rozkręcić i dopiero wtedy jest to frakcja żółta. Ty męża masz? Głowa. Nie. Nie masz, okej. Okay. Na całe szczęście, bo chłop by z tobą nie wytrzymał. Ty tak w domu robisz? Jeżeli chodzi o większość produktów odzyskiwalnych, tak. Przyznam, że z tubką po paście jestem leniwa. To ty jesteś jakaś tam... Naprawdę takie... Nie, no nie, dla mnie to nie. Dla ja ci powiem, że ja segreguję na 4 frakcje, ponieważ w Lubniewicach, w gminie Lubniewice na razie mamy 4 frakcje, ale oczywiście zmiana systemu też spowoduje, że zaraz będę miała 5. I robię to od 4 lat. To wy zacofani jesteście trochę. A dlaczego ustawodawca tam pozwala na takie rzeczy? Bo wtedy ustawodawca nie narzucił minimum 5 frakcji. Wtedy można, gminy mogą sobie wybierać każde swój własny system. No i kiedy Lubniewice się dostosują do porządnych? Myślę, że... No niebawem pokończy się przetarg na odbiór odpadów i z nowym... Szkło, makulatura, plastik i co dalej mamy? No. Odpady biodegradowalne. O, i teraz te odpady bio to się też pozmieniały. No tak, no wszyscy są zdziwieni, że na przykład kości po kurczaku nie można wyrzucić do frakcji bio, tak? No ale tak jest w rozporządzeniu zapisane, że jest to frakcja pozostała, no i należy się tego trzymać. Bo to chyba, czy generalnie chodzi o to, co potem z tym odpadem się dzieje, jak on od nas, jakby z naszego pojemnika wyjeżdża i gdzie on trafia. I on trafia tutaj na chruściku do Inneco i jakby w różny sposób jest... I do Inneco też trafiają te pozostałe, rozumiem. Nie wszystkie, bo my mogliśmy wskazać tylko i wyłącznie niestety frakcję zmieszaną i frakcję właśnie bio na konkretne miejsce. Pozostała Select jest zagospodarowany przez firmy odbierające odpady. Okej, okay, my jako Kowalscy mamy do wyboru albo chłopie segregujesz i płacisz 13 zł od buzi, albo nie segregujesz i płacisz 19 zł. Tak. Kwota nie jest duża. Nie. Czy nie powinna być większa, tak żeby nas zmuszać do tego, żebyśmy segregowali? Ja uważam, że powinna być, ta różnica powinna być o wiele większa, z tego powodu, że z danych, które aktualnie mam w biurze, aż 95% mieszkańców Gorzowa segreguje odpady. Na papierze? Na papierze. Tak, ale też mam świadomość taką i mam takie informacje i już je jakby sprawdzamy, że Kowalski, który mieszka w zabudowie wielorodzinnej, idzie do... Jak to cholera wy chcecie uczciwie sprawdzać? No właśnie. No, no właśnie tutaj będzie bardzo ciężko, ale musi tutaj zostać zastosowane narzędzie odpowiedzialności zbiorowej. Ale Kasiu, jeżeli... ty masz wiedzę, że dzisiaj te nowe... kubły na śmieci, to wyglądają bardzo różnie. Są osiedla, gdzie po prostu nie zostało zrobione jeszcze nic po prostu. I jeśli my na początku dostajemy informację, że mamy tutaj, wiesz, segregujemy 5, robimy zamieszanie, gdzie to schować, pod zlew się już nie mieści, więc do łazienki, a może do kuchni. A potem, wiesz, schodzi facet z tymi workami i mówi, jasna dupa, no i tak jeden kocioł na śmieci jest. Tak, niestety jest taka sytuacja, ale zauważysz, że już jakby kończymy etap wymiany pojemników? Nie, nie zauważam. Praktycznie, naprawdę. Ja się przygotowałem do tego programu, słuchaj dziewczyna. Tak. To ja, według mnie, tak, jesteście w połowie drogi, to jest dobrze. Ja myślę, że jesteśmy na 95% skończeni. Tak naprawdę. Chyba po audycji się przejedziemy i dobrze. Sprawdzimy. Jedźmy. Jedźmy, ale jeździmy. Ale będzie randka, słuchajcie. Jeździmy. Z panią dyrektor na śmieciach. Śmieciowa randka.
Nie, generalnie... Nie wiem, jak to się skończy. Generalnie... Poczekaj. Romku, ja wiem, że jest taka sytuacja, że gdzieś jeszcze nie są dostawione pojemniki, albo że ludzie tak długo czekali na pojemniki, że w końcu stwierdzili, nie będziemy tego robić, będziemy wrzucać byle gdzie, byle tylko ten odpad wyrzucić, tak? I okej, zgadzam się z tym, że ten czas stycznia był bardzo trudny, ale myślę, że w momencie, kiedy już stoi 5 pojemników od lutego, nie będzie już nic nie stało na przeszkodzie, żeby mieszkańcy segregowali. Rozmawialiśmy o finansach, Kasiu. 13-19, ale nie ustaliliśmy, od kogo zależy ta kwota. To wy o niej decydujecie, czy ustawodawca? Nie. Kwota jest wynikiem kalkulacji, która była zrealizowana. Czyli w innych miastach Polski jest inaczej. Tak, oczywiście. Jak tak. My wyglądamy na tle innych miast? A średnio wyglądamy. Nie jest to cena najwyższa, nie jest to cena najniższa. I ta dysproporcja między jedną a drugą opłatą jest zbyt mała, uważam, bo na przykład są samorządy, gdzie oczywiście za segregowanie płaci się powiedzmy 12 zł. Czyli taniej niż u nas, ale za niesegregowanie płaci się na przykład 29 od osoby. Tak, no i wtedy jakby to jest haczek, impuls do tego, żeby segregować. Tylko segregowanie są różne kwestie. Bo o to w tym kwestie. Wszystkim tak naprawdę chodzi, no żeby było ekologiczniej, tak. Po prostu. Chodzi o to, żeby segregować. Żeby segregować, żeby odpady nie zalegały na tak zwanych wysypiskach. Ale z tych pięciu frakcji ja widzę przynajmniej na trzech niezły biznes, no bo tak. Szkło jest drogie, papier jest drogi, plastik jest drogi. Stąd tak duża konkurencja na rynku, jeżeli chodzi o wywóz odpadów. Okej, okay, ale firmy, które wygrywają przetarg, mogą sobie z tymi śmieciami zrobić co chcą? Tak. A. Dlatego jest tak duża konkurencja. Ale to dobrze. To dobrze. Oczywiście, że dobrze. O ile ta konkurencja jest rzeczywiście taka zdrowa, jeżeli dochodzi do sytuacji, gdzie firmy sobie nawzajem utrudniają, no to już nie jest fajne. Tu mamy jakby przykład niewspółpracujących firm, tej, która do tej pory realizowała odbiór w Gorzowie i tej, która weszła. Więc no, okay, to, Kasia, to nie wygląda. Gdybym ja dobrze. Chciał zrobić sobie takiego deala, że ja bym chciał sobie jeden taki albo pięć takich koszy na śmieci indywidualnie kupić i sobie je postawić, żeby nie trzymać. O, taki pomysł mi teraz przyszedł. To ja mogę coś takiego zrobić? No teoretycznie nie powinieneś, z tego powodu, że obowiązek jakby wyposażenia w pojemniki nieruchomości... No ale ja chcę ci zrobić dobrze, żeby sobie zrobić dobrze. Wiem, że są takie rozwiązania stosowane, że ludzie indywidualnie dogadują się z firmą odbierającą odpady, że on chce mieć ładny pojemnik, swój własny, podpisany, dedykowany, różowy. No i firmy odbierające odpady przymykają na to oko i rzeczywiście jak mieszkaniec wystawi w tym pojemniku swoje odpady, no to rzeczywiście oni wiedzą, jak to odebrać. A gdybyście wy takie kosze, no bo rozumiem, że na domki nie opłaca się stawiać takich koszy, bo byście w ogóle budżetu nie spieli, ale gdybyście wy mieli takie kosze w odpowiednich kolorach i chcesz mieć, chłopie, komfort dodatkowy, kup sobie taki kosz, kosztuje on 117 zł plus VAT. Tak, są samorządy, które takie rozwiązania wprowadziły, na przykład Poznań. Ale ja jestem mądry. Widziałaś? Na przykład Poznań, nie widziałem o tym. Na przykład Poznań w taki sposób wyposaża pojemniki bio swoich mieszkańców. O, tak? O. Oczywiście potrzebujemy konkretnych rozwiązań i konkretnych analiz finansowych, żeby taki system dopuścić. Ja uważam, że w momencie, kiedy my zaczynamy rewolucję pięciofrakcyjną, to nie chcę robić wielu rewolucji jednocześnie. Ja myślę, że wszystko powinno być procesem. Myślę, że kiedyś do tego dojdziemy. Która jest, to też chyba jest szalenie ważne, żeby uświadamiać ludziom, że to jest dla nas po prostu ważne. Ja nie chcę się zachowywać jak Miss Polonia i nie chcę powiedzieć, że oby świat był czysty i żeby było pięknie, wspaniale, ale chyba trochę w tym o tym chodzi. Ale nie? Właśnie o to chodzi. Krótkie pytanie, już na koniec, pani dyrektor. Mówiło się o tym, że masz być wiceprezydentem Gorzowa, ty na śmieci poleciałaś? Już cię Jacek nie lubi? Mówili tak naprawdę? No! Przestań. Co, nie dogadaliście się? Wiesz co? Wiesz, ja do Surmaczowej nic nie mam. Nic nie mam. Fajna babka ponoć konkretna i w ogóle, ale ty mi się bardziej podobasz, no. To miło mi bardzo, no, że ci się podobam. Jest pytanie tylko, czy mi się podoba ta praca. Ja już wiceburmistrzem byłam.
A, to ty się na prezydenta szykujesz. I tak zostawimy ten program. Niech se Wójcicki myśli, niech se myśli. Dokładnie. Droga pani dyrektor, dziękuję za rozmowę. Wyedukowałaś mnie trochę, wiesz? Zostawić jeszcze ulotki, jak będziesz potrzebował i korepetycji indywidualnych. Dzieci, w szkołach to róbcie, bo to jest kapitalne. Robimy, zapraszamy, przyjdźcie, zobaczcie. Okej, okay, zrobimy tak. Fabryczna 19, pani dyrektor dzisiaj ze mną, Katarzyna Szczepańska była. Dziękuję za rozmowę. Wow, dziękuję. No nie masz lekko, dziewczyno. Wiem. Nie masz. No ale cóż, trzeba walczyć. Fabryczna 19, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Raz frytki, proszę. Partnerem programu jest hurtownia komputerowego sprzętu polizingowego center-trading.pl.